Siemanko, dotarła do mnie rozdzielnica. Jest to rozdzielnica firmy Eti. 5 na 18 pól. Drzwiczki metalowe, lakierowane. Takie zwykłe, proste. Bez żadnego brandu na zewnątrz. Jedyny brand, jaki widać, to tutaj na osłonie osprzętu u góry, w rogu. Ja już sobie pozwoliłem to rozebrać wcześniej. Całe drzwiczki montuje się do rozdzielnicy na 4 wkręty. Zdejmiemy sobie górę. I maskownicę też. I w komplecie przyjeżdża do nas tak, z listwami przewodu ochronnego i 5 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? 11. 5 takimi listwami po 11 pól do przewodu neutralnego. No jedyny minus jest taki, że nie można tego zamontować pojedynczo, bo nie ma za bardzo gdzie tego złapać. Chyba że sobie to po prostu tak przykręcimy, ale to będzie ciężko później z wprowadzeniem przewodów. Tak więc to jest na pewno jeden minus. Trzeba to montować tak po dwie listwy. Ewentualnie zostaje jeszcze do montażu na szynie TH. Takie osobne bloki rozdzielcze. Dobra, to sobie też wyjmiemy. Pomierzymy skrzynkę, wyznaczę sobie dokładnie otwory do wycięcia. To co ważne, myślę, metrówki teraz nie mam przy sobie, głębokość całej rozdzielnicy to 12 cm. No tak więc przy działówce no to raczej trzeba robić otwór na wylot. No bo ciężko tam będzie zostawić sobie ten centymetr, czy tam no raczej koło centymetra. Bo to troszeczkę na pewno wypuszczamy, żeby tynk przykrył. Tak więc otwór będzie robiony na wylot. Pomiary robimy, zaraz znaczymy i działamy. No słuchajcie, zauważyłem, jednak jest możliwość wstawiania pojedynczych tych listewek, szyn. No po prostu te kostki się tutaj przesuwa. Zostanie to oczywiście taki otwór na środku, ale można ją sobie ustawić. No akurat to trzeba mieć takimi dęksami białymi dwoma. Można sobie to ustawić, tak więc jednak da się. Otwór już mam wyznaczony. Teraz biorę się za wycięcie rogów koronką, a później lisicą wycinamy cały otwór. Bez udaru.
No i mamy okno na świat. Jeszcze poprawimy rogi. Przymierzymy skrzynkę, czy pasuje. Zrobiłem z półcentymetrowym zapasem każdą stronę, tak więc powinno wejść odpowiednio, ładnie. No, jak się chowa cała, tak więc jest dobrze. Sprawdzimy tylko, czy nie trzeba gdzieś poprawić pionu. Ustawimy. Jest manewr, tak więc jest ok. Dobra, tak więc robota przygotowana. Teraz tylko muszę sobie zorganizować jakieś kliny, żeby sobie to na tych klinach zblokować. Chyba że coś innego wymyślę. Zobaczymy jeszcze. Wygląda z drugiej strony. Dobrze. No najlepiej to by było na klinach chyba ustawić, tak więc tak zrobimy. Zaraz to jeszcze dokładnie odkurzę, zlejemy wodą i boki myślę, że raczej zapianuję teraz już, żeby sobie to złapało do jutra. I jutro, bo teraz jeszcze jest godzina 17. Za chwilę trzeba lecieć do domku, się trochę drzemnąć i na nockę do pracy. I jutro rano będziemy działać dalej. Dobra. Siukanie.
Okej. Teraz się pobawimy z ustawianiem. Skrzyneczka jest symetryczna. Góra z dołem, tak więc nie ma żadnej różnicy, jak się to ustawi. Okej, jeszcze jakieś kliny gdzieś tutaj miałem. Dobra, poustawiam i wracam. Ok, skrzyneczka ustawiona, rozdzielnica. Zblokowałem ją sobie klinami. Odstawiona jest od muru na 12 mm. On już po laserze, dlatego możemy wyłączyć. Jest odstawiona na 12 mm. Tak więc teraz pochodzimy z drugiej strony, bierzemy się za zapianowanie otworów pionowych. To wygląda z tej strony. Jeszcze raz sobie zmoczymy.